Pila Miejska Energetyka Cieplna to spółka Enei i gminy Piła. Od dłuższego czasu, od przynajmniej myślę 10 lat, bardzo intensywnie inwestowaliśmy w zmiany związane z samym funkcjonowaniem spółki, jak i zaopatrzeniem w energię cieplną na terenie miasta. Przypomnę, że nie tylko spięliśmy ciepłociągi, co pozwala na przykład wykorzystywać ciepłą wodę i ogrzewanie wtedy, kiedy działa tylko jeden obiekt z trzech funkcjonujących na terenie miasta, ale chyba jeden z najciekawszych projektów, nawet nie tylko w skali regionu, ale Polski, obejmował kogenerację w części, w jednej trzeciej części tych kotłowni. Obok dzisiaj istniejącej kotłowni powstanie nowoczesne źródło bazujące na gazie. Takie, które będzie produkowało i ciepło, to, które dzisiaj korzystamy, czyli ciepło związane z ogrzewaniem i ciepłą wodą, ale również energię elektryczną. Po pierwsze, będziemy mieć niższą emisję spalin, bo zastępujemy węgiel gazem. Po drugie, to źródło jest bardzo dobrze wydajne, jeżeli chodzi o ilość produkowanej energii i ciepła. Po trzecie, jest to też zabezpieczenie dla miasta, bo to kolejne miejsce, w którym produkowana jest energia elektryczna, która powstaje tutaj lokalnie, a nie jest przesyłana z innych dużych ośrodków. Podobny projekt, który realizowaliśmy wcześniej na Jadwiżynie. Wiemy, mamy doświadczenie i byliśmy zawsze pokazywani jako dobry przykład nie tylko przeprowadzenia tej inwestycji, ale rozliczenia się z niej i funkcjonowania całego systemu. Łączna wartość projektu to prawie 50 milionów złotych, a planowane nakłady inwestycyjne w najbliższych latach to 40 milionów. Wartość wnioskowana o dofinansowanie to ponad 20 milionów, środki własne 18 milionów złotych. To jest bardzo dobry projekt, bardzo dobry krok i z przyjemnością podpisuję się pod tym dokumentem. Mam nadzieję, że takich pomysłów będzie więcej. Trzeba pamiętać, że dzisiaj to jedno źródło kogeneracyjne, które pracuje na Jadwiżynie, wytwarza około 30% energii potrzebnej dla całego miasta. 100% energii cieplnej potrzebnej do wody, którą zużywamy w okresie letnim. Więc możemy też oprócz tych zasobów zewnętrznych, z których korzystamy, czyli z zasilania poprzez linie elektroenergetyczne, korzystać również z tej produkcji tutaj lokalnej, więc to jest jeden element, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo cieplne, no i niezwykle na pewno ważne i coraz ważniejsze zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Więc trzymam kciuki. Po drugiej stronie mamy też doświadczonego partnera, jakim jest na pewno Enea i mam nadzieję, że te starania zakończą się w środku wakacji mniej więcej informacją o uzyskanym dofinansowaniu.